rektor Janinę Sikorską na krótką refleksję 90. rocznicę śmierci Stacha Przybyszewskiego. Bardzo proszę. Ja strasznie nie lubię mówić do mikrofonu, ale niech będzie. Proszę Państwa, no to muszę zacząć, ponieważ dzisiaj świętujemy, a właściwie trudno powiedzieć, że świętujemy. Wczoraj minęła 90. rocznica Stanisława Przybyszewskiego, a jak wiecie, ja kiedyś na jednym z ogólnopolskich literackich spotkań podczas mojego wykładu do poetów z całej Polski, za granicy powiedziałam, że jestem ostatnią kobietą Przybyszewskiego, która zajmuje się jego biografią, no i niech tak zostanie. Dlatego muszę tu jakby nawiązać do dwóch wątków, które wystąpiły w przedstawieniu. Cała sytuacja tak zwanej bohemy berlińsko-krakowskiej była o wiele bardziej skomplikowana i to nie można tego roztrząsać, to się nadaje na osobną konferencję. Ale sprawa jest następująca, co wiemy na pewno. Otóż ta krakowska bohema była bardzo różna od tej berlińskiej i Przybyszewski, przyjeżdżając tutaj ze swoją egzotyczną żoną, nie bardzo potrafił się znaleźć w środowisku, tym bardziej, że należy sobie zdać sprawę, że on pochodził stąd, czyli z Wielkiego Księstwa Poznańskiego wtedy, a trafił do Krakowa, które było mentalnościowo zupełnie obce. Przede wszystkim są takie ciekawostki, które dawny bulwersowały w tym krakowskim życiu. To jest nie tylko kwestia, że ona nie rozumiała, nie mogła nauczyć się języka polskiego, w przeciwieństwie do Przybyszewskiego, który świetnie znał norweski. Okazuje się, że potrafił świetnie z norweskiego tłumaczyć rzeczy swojej żony na język polski i potrafił z teściami się porozumieć, czyli ten język musiał znać, bo oni nie znali żadnego innego języka poza norweskim. A ja byłam parę razy w Norwegii i dla mnie to jest zupełnie nieznany język, tak jakbym kran dzwonu odkręciła. Natomiast Dagny źle się czuła w Krakowie także dlatego, że tu pięknie dziewczyna przedstawiła postać Dagny. To były urocze, skandynawskie, szczupłe dziewczyny i jest taki list, który posiadamy w naszych zbiorach, który właściwie sumuje wszystko. Otóż pisze Helena Pawlikowska, żona dyrektora ówczesnego teatru w Krakowie, do Lwowa, do Anieli Pająk, bo Aniela Pająkówna przeczytała wszystkie dzieła Przybyszewskiego i bardzo jest ciekawa, jakie jest zdanie Heleny Pawlikowskiej na temat tego polskiego pisarza, który zdobył taką wielką sławę za granicą. Ja go zresztą kiedyś nazwałam pierwszym polskim Europejczykiem i nie zmieniam tego zdania, bo nie romantycy byli popularni za granicą. Romantycy byli popularni w tym kręgu polskich romantyków, którzy po powstaniach wyemigrowali na zachód. A Przybyszewski zdobył sławę za granicą, będąc sobą, będąc stąd, pisząc po niemiecku, którego utwory już wtedy były przetłumaczone na kilkanaście języków, nie tylko europejskich. Tak więc, proszę Państwa, to jest zupełna różnica. Ten człowiek przyjechał jakby z wielkiego boomu do, co tu dużo mówić, XIX-wiecznego prowincjonalnego miasta. I w tym liście, odpisując Anieli Pająk, Helena pisze tak. No cóż ja Ci mogę, drogie dziecko, powiedzieć o pisarzu. On jest wysoki, smukły, w przyciętą, w chrystusowy szpic bródką. Jest takie bardzo charakterystyczne, są portrety Jezusa Chrystusa właśnie z tej twarzy i Przybyszewski taką właśnie bródkę miał przyciętą. Tutaj mój ulubiony bohater, czyli Przybyszewski, czyli Mały Nogalski, świetnie zawsze Przybyszewskiego przedstawia. Ale ona jest kobietą niezwykle interesującą. Jest milcząca, wysoka, elegancka, ale mówią o niej, że jest kobietą niemoralną. I niestety, jak profesor Helsztyński publikował przed wojną listy Przybyszewskiego w trzech tomach, to zacytował ten list dotąd. Ale ten list, proszę Państwa, my mamy w naszych inowrocławskich zbiorach i on nosi ciąg dalszy. Mówią o niej, że jest kobietą niemoralną, bo nie nosi gorsetu. Więc z czego się brała ta moralność? Właśnie z tego, że da
zapewne była inna w tym środowisku. To, że była małomówna, to wynikało z tego, że nie znała i nie rozumiała języka. I tak jak tutaj było, no ona po prostu źle się bardzo czuła. I druga sprawa, tych adoratorów, którzy się wokół niej kręcili. Fakt, byli. No ale mój Boże, przyjeżdża powiedzmy egzotyczna piękność do Warszawy, taka aktorka, która potem grała w różnych filmach, też miała mnóstwo adoratorów. To jest normalna sprawa. To środowisko, powiedziałam, artystycznej bohemy tak ma do siebie. My, przeciętni zjadacze chleba, zachowujemy się zupełnie inaczej. I okazało się, że jest trzech młodych zapaleńców, którzy wszyscy kochali się w Dagny Przybyszewskiej, ale ona, tak jak też tutaj padło, kochała swojego męża i nie miała zamiaru z nikim się wiązać. No to co ta trójka tych głupków postanowiła? Że wszyscy z miłości do Dagny popełnią samobójstwo, a jeden z nich zabije Dagny. I było tak zwana rosyjska ruletka i kolejno, który wyciągał fałszywy los, to musiał popełnić samobójstwo. Samobójstwo Brzozowskiego było w niezwykłych okolicznościach. Brzozowski wyprzedał meble, zaprosił przyjaciół do pustego mieszkania, poczęstował ich alkoholem, a nad ranem wyszedł do drugiego pokoju i strzelił sobie w głowę. Tak samo jak Emeryk. Emeryk, który uchodził w tym gronie krakowskiej bohemy za Krezusa, bo jego ojciec miał na Krymie manganową górę, nagle okazało się, że jak on pojechał do Gruzji, to nie mają żadnych pieniędzy. Ta góra manganu okazała się zwykłą, porośniętą krzakami górą, pod którą manganu nie było. I nagle okazało się, że Krezus jest wielkim biedakiem. I co robi ten Krezus? Zabija Dagny, bo wyciągnął fałszywy los i strzela sobie w łeb. To jest sprawa zupełnie rozstrzygnięta, na to jest setki dokumentów, ale tak to wtedy wyglądało. Przeżyła jedna osoba. Tadeusz Żeleński, późniejszy Boj, który napisał w swoim pamiętniku: drugą moją miłością stała się literatura francuska. Jeśli ułożymy wszystkie daty po kolei, to przekonamy się, co było pierwszą, czy kto był pierwszą miłością. Pierwsza miłość była miłość do Dagny i niestety Boj Żeleński nie popełnił samobójstwa, chociaż miał. I dlatego on mógł to wszystko opisać. I dlatego dzięki niemu to wiemy. I dlatego te słowa Boja Żeleńskiego w latach 70. potwierdził mi syn Przybyszewskiego i Dagny, Zenon Przybyszewski, którego ja poznałam i w Warszawie, i który był także u nas w Wino-Wrocławiu. I Zenon bardzo dobrze pamiętał, miał 6 lat, kiedy zginęła jego matka, ale było to jakby przekleństwo jego życia, jak mi powiedział, i bardzo dobrze to pamiętał. To tyle może tego uzupełniającego takiego wstępu, bo mówię, przedstawienie jest przepiękne, przedstawienie jest bardzo głębokie, ale potem za tym idzie jeszcze ta proza życia, a proza życia wygląda tak, jak ja tu Państwu mówię. A Stachu, mój Stachu Przybyszewski, wielki pisarz. I musimy o tym pamiętać, że wszystko, co dotyczy Przybyszewskiego, tu się zaczęło. Tu, nie mówię w tym miejscu, ale myślę o tej miejscowości, bo niewielkie moje, bo trzeba sobie wyobrazić XIX-wieczną wieś, jak ona wyglądała, i zesłanego z Wągrowca, a potem z Poznania, Józefa Przybyszewskiego, który tu uczył, tu był nauczycielem. On odbiegał inteligencją od całego tego środowiska miejskiego. Tu rodziły się jego dzieci z drugiego małżeństwa, ponieważ pierwsza żona zmarła w połogu i trzeba się było niemowlęciem zaopiekować. Prędko ślub i przyszło 4 dzieci. Stachu uchodził za najbiedniejszego, najszczuplejszego, najbardziej znerwicowanego, który modlił się w kościele w górze, w tym kościele, w którym dziś byliśmy, o to, żeby Bóg pozwolił mu zostać wielkim muzykiem. I to, że dostał się do konfirmacji, nie mając głębszego przygotowania, świadczy o tym fakt, że matka po prostu wzięła rękopis Stacha, była to litania do świętej Cecylii. Był to piękny, przepiękny tekst, w którym, a jak wiadomo, święta Cecylia jest patronką muzyki, i Przybyszewski prosił w kościele w górze, w tym samym kościele, w którym my byliśmy dosłownie, no ile, 2 godziny temu, 1,5 godziny temu, o to, żeby Bóg pozwolił mu być
genialnym muzykiem. I tak pięknie ksiądz prymas powiedział w czasie kazania, że przy Wyszewski grał i śpiewaliśmy Święty Boże, Święty Mocny. Proszę Państwa, Przybyszewski, samouk muzyk, który po swojemu interpretował Chopina, a jak interpretował, to wiem, bo w zbiorach muzealnych posiadamy nuty, które są przez niego opisane. Ja skończyłam kiedyś szkołę muzyczną i próbowałam wziąć ten egzemplarz nut chopinowskich, żeby zagrać Chopina jak Przybyszewski. Mnie się nie udało, bo to wychodzi zupełnie inna muzyka. To wychodzi zupełnie coś innego. Ale Przybyszewski koncertował po Europie, koncertował w Skandynawii, wzbudzał zachwyt tymi swoimi koncertami. I Strindberg, ten Strindberg, o którym też tu była mowa, w swoich pamiętnikach napisał: kiedy Przybyszewski grał Chopina, to cała sala siedziała cicho i ze wzruszeniem i w skupieniu słuchaliśmy jego gry. Ale każdorazowo Przybyszewski kończył każdy koncert polskim hymnem: Święty Boże, Święty Mocny. Sala wstała. To jest, proszę Państwa, zapisane. To są koncerty Przybyszewskiego. I ten hymn Święty Boże, Święty Mocny towarzyszył właściwie przez tych kilka lat koncertowania przez Przybyszewskiego po Europie naszemu przyszłemu wielkiemu pisarzowi. Ale mówię, wszystko zaczęło się tu w Łojewie. Wszystkie książki, jakiekolwiek Państwo przeczytacie, obrazy, które dotyczą jego powieści, pejzaż, który dotyczy jego powieści, jest związany z Kujawami. No a trzy ostatnie książki. Tutaj gmina wydała jako reprint chyba najważniejszą książkę w biografii Przybyszewskiego, z gleby kujawskiej. To jest coś pięknego, to jest przepiękny tekst, gdzie stary człowiek, zmęczony pisarz wraca w myślach, bo on nie pisał tego utworu tu na Kujawach. On go pisał tam, w tym dalekim świecie, w Warszawie, w Krakowie, w Berlinie, w Monachium. Tam powstawały te jego teksty, ale dotyczyły tu Kujaw. Ten pejzaż zapamiętany w dzieciństwie, pejzaż kościoła, pejzaż tego otoczenia góry, gdzie biegał tych ileś tam kilometrów z Łojewa, z tego miejsca, bo tu, gdzie nieco bliżej jeziora była szkoła, gdzie on się urodził i gdzie mieszkali, do góry biegał codziennie. Jemu nie było żal tych godzin i tego czasu. On się czuł z tym kościółkiem, z tym miejscem związany. I tak pięknie ksiądz prymas także powiedział w czasie kazania, że po prostu Przybyszewski szedł w procesji i tam upadł. Sytuacja trochę była bardziej rozwinięta. Ja rozumiem, w kazaniu takich rzeczy nie można powiedzieć. Otóż słuchajcie, Przybyszewski brał udział we mszy świętej, był uczestnikiem mszy i upadł w tym miejscu, gdzie w tej chwili stoi ten piękny grobowiec postawiony w 1931 roku. To dziecko się zaplątało w chorągiew i upadło. I kiedy przyjechał na początku listopada 1927 roku, zamieszkał w Jarątach Uznanieckich i pojechał z nimi do góry, to im pokazał: kiedy umrę, to pamiętajcie, gdziekolwiek będę, przywozicie mnie tutaj, ja pragnę, żeby msza święta za mnie była w tym kościele, bo jestem z tym miejscem związany, a pochowajcie mnie tam, u stóp tej górki. Bo ja tam kiedyś upadłem i znanieccy to zapamiętali. Dlatego kiedy potem już i po śmierci Przybyszewskiego i jego żony Jadwigi przenoszono w 1931 roku zwłoki i trumnę Przybyszewskiego w nowe miejsce z grobowca znanieckich, a w to samo miejsce, gdzie stała trumna Przybyszewskiego, ja w latach 80. chowałam Marylę Znaniecką, tę samą, w której majątku Przybyszewski zmarł. Otwarliśmy wtedy ten grobowiec i w miejscu, gdzie stała trumna Przybyszewskiego, bo była taka karteczka, ona powinna być na plebanie właściwie, bo myśmy ją tam oddali na plebanie, że zostawiono karteczkę, że tu stała trumna z ciałem Stanisława Przybyszewskiego i to przetrwało lata. I znowu wielotysięczny pochód szedł prowadzony przez ówczesnego proboszcza i
księży z Inowrocławia szedł z kościoła, z grobowca Znanieckich do tego grobu w górze. Także proszę Państwa, nie mamy takiego pisarza, którego koło życia zakręciło takie wielkie koło, że on jakby wyjechał stąd, z takiej wsi kujawskiej, zdobył ogromną popularność i sławę za granicą. Przez ponad rok czasu jeździł ze swoimi dramatami, ze sztukami, wystawiali je rosyjscy aktorzy i zdobył ogromną popularność. We Francji, w Hiszpanii, w Skandynawii, we Włoszech, w Czechach i w Rosji. To były przecież wszystkie kraje, szczególnie te tutaj ościenne, Rosja, Austria, Prusy, które rozgrabiły naszą ziemię. Tu ziemi nie było, ale był pisarz, który pisał, że jest Polakiem i pisał po polsku i pisał dla Polaków. Przetłumaczył wszystkie swoje pierwsze utwory na język polski. Pisał o tej ziemi, o naszej ziemi i to wszystko robił nasz Stach Przybyszewski. Dziękuję. Śmierci Stanisława Przybyszewskiego. A to też taki specjalny rok, w którym pani dyrektor Sikorska obchodzi swoje 50-lecie pracy zawodowej. Panie starosto, na Kujawach mówią, Przybyszewski żył 59 lat, Nina chce pracować 60, żeby było dłużej niż on żył. Życzymy sił, a mamy jeszcze niespodziankę. Dzisiejszej uroczystości. Serdecznie dziękuję za ten udział w Eucharystii księdzu prymasowi za tą przepiękną Eucharystię, za to przepiękne kazanie. Powiedziałem pani dyrektor, że ona tak ładnie nigdy nie powiedziała o Przybyszewskim jak ksiądz prymas. Kazanie będzie też na naszej stronie, bo ksiądz prymas powiedział, że już jest na stronie kurii, więc będzie też na naszej stronie. Łącznie z tą dokumentacją z dzisiejszego spotkania. Ja dziękuję Państwu za udział, tą wytrwałość. Pani profesor Pniewski i teatrowi za cudowne przedstawienie, za chwilę wzruszeń. I cóż, została nam jeszcze tylko gastronomia. Ja życzę przyjemności w smaku i pamiętajmy, że miłość nasz łączy. Dziękuję bardzo, zapraszamy na poprzednie.